Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Minęła na zegarach w Polsce godzina 22. Serdecznie witam wszystkich, którzy zechcieli poświęcić swój wieczorny czas, żeby na naszym profilu Różańca bez granic na Facebooku wspólnie się spotkać, żeby rozważyć tajemnicę Różańca Świętego. Przypomnę, gromadzimy się każdego dnia wieczorem o 22 i proponujemy modlitwę w cyklu trzyczęściowym albo trzykierunkowym za rodziny, za misję i misjonarzy oraz powołania. A różaniec prowadzimy my, misjonarze świętej rodziny. Dzisiaj ten zaszczyt mam ja, ksiądz Roman Siatka, tutaj z naszego domu rekolekcyjnego na Szczytniku. Moi drodzy, w tym naszym trzykierunkowym cyklu wspólnej modlitwy różańcowej dzisiaj wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela podpowiada nam, by modlitwę podjąć za kapłanów, za kaznodziejów, za głosicieli. Przecież podobny sposób działał właśnie Jan Chrzciciel, który poniósł śmierć męczeńską. Dlatego proszę do własnych osobistych modlitw i intencji, które nosimy w sercu, dodajmy przede wszystkim tę główną, polecając w różańcu tych kapłanów, których znamy, których Bóg postawił na naszej drodze życia. Dlaczego właśnie dzisiaj propozycja akurat takiej intencji w modlitwie różańcowej? Przypomnę króciutko. Przecież święty Jan Chrzciciel był prorokiem przełomu Starego i Nowego Testamentu. To on właśnie wskazał Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa, i on zapowiedział jego przyjście. Mówił o sobie, że jest głosem wołającym na pustyni: prostujcie ścieżki Panu. Przypomnę, Jan Chrzciciel zginął śmiercią męczeńską, skrócony o głowę. Dzisiaj chcemy prosić o odwagę do głoszenia nawet tych trudnych, chociaż bardzo potrzebnych prawd, tak jak czynił to święty Jan Chrzciciel. Zwłaszcza o tę łaskę prośmy dla kapłanów, dla kaznodziejów, dla misjonarzy, dla spowiedników, dla kierowników duchowych, po prostu dla wszystkich kapłanów. Niechaj ta intencja nam dzisiaj przewodzi, a ja w trakcie rozważań, odmawiania kolejnych dziesiątek różańca będę czytał wersety psalmu numer 33. Rozpocznijmy więc wspólną wieczorną różańcową modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów otuszenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Prośmy o większą wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,
którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Kapłanów, módl się za nami. Pierwsza tajemnica chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie o 10 strunach. Śpiewajcie Mu pieśń nową, pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie, bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Jako kapłanów, módl się za nami. Druga tajemnica chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Psalm 33. On prawo i sprawiedliwość miłuje. Ziemia jest pełna Jego łaski. Niech się Pana, niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Matko kapłanów, módl się za nami. Trzecia tajemnica chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Z psalmu 33. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi, patrzy z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Matko Kapłanów, módl się za nami. Czwarta tajemnica chwalebna, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Z psalmu 33. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Matko Kapłanów, módl się za nami. Piąta tajemnica chwalebna, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Z psalmu 33. W Bogu raduje się nasze serce. Ufamy Jego świętemu imieniu. Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, według nadziei pokładanej w Tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Matko kapłanów, módl się za nami. Na zakończenie naszej wieczornej różańcowej modlitwy powierzmy jeszcze Ojca Świętego Franciszka, papieża Benedykta. Polećmy wszystkich kapłanów, o których my pamiętamy, a którzy odegrali ważną rolę w naszym życiu. Powierzmy ich intencje, intencje wszystkich, którzy tego wieczoru zgromadzili się na naszej wspólnej modlitwie. Powierzmy wszystkich misjonarzy, kapłanów pracujących w dalekich krajach, by Matka Boża otoczyła ich swoją opieką, by byli nieustraszonymi kaznodziejami i by celem ich życia było głoszenie dobrej nowiny. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękuję Wam serdecznie za dołączenie do naszej wspólnej wieczornej modlitwy. Dla tych, którzy modlą się z nami i spotykają od niedawna o godzinie 22, chcę tylko krótko przypomnieć. Gromadzimy się na profilu facebookowym zatytułowanym Różaniec bez granic po to, żeby każdego dnia wieczorem o 22 odmówić jedną część Różańca Świętego. Pomysłodawcą takiej modlitwy jest ksiądz Łukasz Skołut, misjonarz Świętej Rodziny, mój współbrat, który teraz aktualnie jest na pielgrzymce w Medjugorje. Wobec tego prowadzenie tej modlitwy powierzył mnie tutaj z domu rekolekcyjnego na Szczytniku, gdzie na co dzień mieszkam. Moi drodzy, zanim Wam pobłogosławię na ten wieczór, chciałbym jeszcze zauważyć pewną ciekawostkę. Święty Jan Chrzciciel zginął śmiercią męczeńską, ponieważ został ścięty o głowę. To rzeczywiście bardzo przykre wspomnienie, o którym czytamy w jednej z Ewangelii. Natomiast zanim święty Jan stracił głowę, wcześniej stracił ją Herod. Pewnie pamiętacie to wspomnienie z Ewangelii. To Jan Chrzciciel grzmiał, nie wolno ci w ten sposób postępować, kiedy Herod wziął żonę swego brata za żonę. Kiedy Herod wziął żonę swego brata za swoją żonę. Często w życiu ludzi, ale również i kapłanów, brak takiej odwagi Jana Chrzciciela, bo po prostu boją się o swoją głowę, boją się o swoją reputację, o to, co powiedzą ludzie, że się czasem do nich odwrócą. Módlmy się i pamiętajmy, prosząc Boga w intencji kapłanów, żeby nie stracili, przepraszam, jest już bardzo późno, tracę słowa, żeby nie lękali się stracić swojej reputacji, dobrego zdania, ale chcieli te głowy zyskać dla Boga. I nawet jeśli po ludzku stracą dobre imię, to na pewno przysporzą się do dobrego imienia Jezusa, który przecież chce, byśmy byli Jego przedłużeniem i tutaj działali w świecie. Prośmy więc, byśmy czytając Ewangelię, słuchając jej słów, pozwolili Bogu przenikać nasze życie i także zmieniać nasze myślenie. Prośmy więc, by Bóg błogosławił i nam, i naszym bliskim, naszym rodzinom, rodzicom, wychowawcom, katechetom, zwłaszcza w rozpoczynającym się już za parę dni nowym roku szkolnym. Byśmy wpatrzeni w przykład świętego Jana Chrzciciela nie tracili głowy jak Herod, ale jeśli już mieli ją stracić, to tylko dla Boga. Przyjmijcie więc Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I jeszcze krótko przypomnę,
Moi drodzy, zapowiadaliśmy od kilku dni o okazji wspólnego spotkania i uczestnictwa w rekolekcjach, zwłaszcza dla osób, które modlą się i spotykamy się najpierw na łączach internetowych, ale mamy również nadzieję, że w czasie rekolekcji, przypomnę tylko krótko, w Górce Klasztornej od 19 do 21 października. Wy jako pierwsi dowiecie się tutaj na profilu Różańca Bez Granic, zaraz na początku września, kiedy ksiądz Łukasz wróci z pielgrzymki z Medjugorje. Będzie udostępniony plakat, poprosimy, byście podali go dalej. Przekażemy wiadomość, jak można się zapisać, jaki będzie koszt, konkretne godziny spotkań, w jaki sposób będzie przebiegało to nasze spotkanie w piątek, w sobotę i w niedzielę. I dopowiem Wam, że ja już sobie czas zarezerwowałem i wpisałem do mojego terminarza. Mam więc nadzieję, że będziemy mogli się spotkać nie tylko poprzez wspólną modlitwę, ale również we wspólnocie w Górce Klasztornej od 19 do 21 października. I Wy wiecie się o tym jako pierwsi. Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać. Zachęcamy, byście tę wiadomość o naszej wieczornej modlitwie o godzinie 22 przekazali również swoim bliskim, chociażby tutaj poprzez podzielenie się i udostępnienie jej innym. W ten sposób zrobicie mały, dobry uczynek. Kto wie, być może jutro ktoś was zapyta, co to za modlitwa, o co w niej chodzi, dlaczego tak późno, jak to możliwe, że przez internet, różaniec, może nawet ktoś dopowie, zwariowałaś. Będzie to dobra okazja, żeby nieco o tym opowiedzieć. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Nabierzcie sił, by jutro wstać do kolejnego, nowego, dobrego dnia, który da nam Pan. Bóg zapłać i szczęść Boże. Dobranoc z Panem Bogiem.